Cześć, witajcie. Dawno nic nie nagrywałem na kanale. Ostatnio był temat na temat o wojnie na Ukrainie. No i dzisiaj chciałem nagrać taki krótki filmik na temat pandemii, jak to wygląda w autobusie. Jak wiecie, od niedawna w gdyńskiej komunikacji miejskiej od 29 marca został zniesiony obowiązek zasłaniania ust i nosa. Jak to wygląda w autobusie właśnie? Zniknęła strefa bezpieczeństwa kierowcy, czyli przestrzeń pomiędzy pierwszymi drzwiami a pierwszymi siedzeniami była wyłączona z ruchu pasażerskiego. No jak wiadomo, nieraz pisałem na profilu na Facebooku, że utrudniało to strasznie zakup biletów, a czy było faktycznie, czy ta strefa była bezpieczna, no to odpowiedzcie sobie sami. Ja mogę powiedzieć tyle. To była strefa tylko i wyłącznie teoretyczna. Utrudniała sprzedaż biletów, musieliśmy się wychylać z swojej kabiny, która jest oczywiście zamknięta. Pasażerowie mieli dużo trudności z płaceniem banknotami i pobieraniem biletów. Tyle w temacie. No i od 29 marca ta strefa zniknęła, przywrócone zostały pierwsze drzwi, pasażerowie mogą już wchodzić pierwszymi drzwiami. Sytuacja wyglądała tak, że przy małych autobusach ta strefa była tak blisko kabiny kierowcy, że praktycznie nic nie dawała, więc otwarcie tych pierwszych drzwi to tylko czysto teoretycznie zwiększony przelot pasażerów. Nie ma takiego tłoku, bo część wsiada pierwszymi drzwiami, część wsiada drugimi, część trzecimi i tak to wygląda. A jak to wygląda z noszeniem maseczek w autobusie po znoszeniu obowiązku maseczek? Bo oczywiście warto wspomnieć, że pandemia nadal szaleje, wojna oczywiście się zaczęła i jakoś tak pandemia tak ucichła, tak dziwne o niej wszyscy zapomnieli, nikt nawet nie wspomniał słowa, bo jak wiecie, jak była pandemia, to codziennie podawali liczby zakażeń, czy tam zbliża się blisko 30 tysięcy, no i teraz się okazało, że przyszła wojna, no i jakby tych danych już nie podają. I co się dzieje właśnie w autobusie? I teraz, jeśli jak 29 marca znieśli ten obowiązek zakrywania ust i nosa, to w autobusach pojawiły się komunikaty: rekomendujemy zasłanianie ust i nosa. I co to znaczy rekomendujemy? No, rekomendacja to nic innego jak zalecenie. No i jak to właśnie wygląda z tym rekomendowaniem? Oczywiście dla każdego przysłowiowego Polaka rekomendacja nie oznacza nic, czyli właściwie nie trzeba nosić tych maseczek, a to, że ktoś sobie to rekomenduje, to jest właściwie jego sprawa, więc właściwie nie trzeba nosić maseczek. Ale w praktyce wygląda to trochę inaczej. Na liniach osiedlowych, o tak to nazwę, na liniach osiedlowych większość osób starszych jednak zakłada maseczki. Ale wiecie co ciekawe, nie ma tego tłoku, nie ma takiego parcia na to, żeby każdy założył maseczki, bo kiedyś było tak, że nawet no, głównie starsze osoby buntowały się, a czemu pan nie ma założonej maseczki, a żeby pan założył maseczkę i się tam kłócili, nie wiadomo co robili. Teraz tego nie ma. Jest komunikat: rekomendujemy zasłanianie ust i nosa, co w praktyce oznacza, że nie trzeba nosić maseczek w autobusie, no bo po co, nie? Jak ktoś to rekomenduje, to znaczy, że nie trzeba. A chociaż liczba zakażeń nadal jest wysoka. Więc tak to działa w autobusie, tak to działa z noszeniem maseczek.